jestem właśnie w Albanii. Wczoraj dotarłam tutaj do Korcie i było już bardzo ciemno, więc o godzinie 5 zaczęła łapać na obwodnicy samochód, ale zatrzymała się pani Elwira, w sensie ona tu mieszka i zapytała się mnie, czy mi pomóc. Ja oczywiście, że nie, że wszystko jest okej, i tak dalej, i tak dalej. Suma summarum wyszło na to, że po wielu przygodach i tak dalej, zostałam u niej na noc. Witam w Laskowik i będę tutaj szukała internetu, żeby dostać się do Tapales. I od razu wysiadłam i pan do mnie podchodzi, i gada, i tutaj wszyscy krzyczą: Polako. Czuję się, jakbym była jakimś, nie wiem. Ale spoko, rozumiem, bo to jest wioska, tak naprawdę wioska pośrodku niczego. Więc jestem bardzo niedaleko granicy z Grecją ogólnie, ale nie zostaję tutaj na dłużej, tylko sprawdzam internet i lecę. Właśnie widzę się z Dawidem z kanału Polak w Albanii i będziemy sobie... Polak w Albanii, a nie Polak z Albanii. O właśnie, dzień dobry, bardzo serdecznie, jak się macie? Bardzo dobrze. Powiedz, akurat nagrywał. Wszyscy w TPL-ie już wiedzą, że tutaj jest dziewczyna z dreadami. Tak? Wszyscy już wiedzą. Powiedzieli, że wszędzie gdzieś ucieka i nie wiadomo gdzie jest. Oszukaliśmy cię 20 minut, a tam byliśmy. Więc, tak. Piłam piwo z panem policjantem. Znaczy on nie pił piwo, ale pił kawę. A gdzie policjant? To oni są policjanci. A to ja byłam w takim ekskluzywnym busie. Dobra. No, dokładnie. Okej, okay, także jesteśmy w miejscowości pewnej. Takiej nagy. Tak wygląda miasto nocą. Gotuję obiad. Robię pomidorową polską. W Albanii. O tak, w Albanii. To się wyłączyło samo. A nie, nie wyłączyło się, nie, tylko to tak, tylko się wygasza, dobra. No to cięcie, tak? To trzeba mówić, kiedy cięcie? To nas znowu to zrzuci, zobacz. Nic po mnie. Ty zobacz, ja i patrzę, no tak. Uważaj, patrzcie. GoPro bez mięsa. Sytuacja była tego typu, że wydaliśmy całą wodę na zupkę chińską i kawę, po czym Dawid to strząsł i się rozlało. Tak, murem, który tutaj stoi kilkaset lat, potrząsłem i się rozwaliło wszystko. Naprawdę tak było. Teraz proszę podać czas i miejsce akcji. Jakoś 22 pod zamkiem w Dzierokastrze, Albania. 21:37, za kilka sekund. Ale co? Ej, właśnie tutaj jest makaron i mnóstwo bezdomnych kotów i gotujemy im makaron, żeby miały co jeść. Sorry, ale nie mam nic innego, a jabłot nie chcą. No nie chcą, no! Ale makaron wcześniej się zjadły, także... Jedzonko mam dla was. Dam wam koło śmietnika. Będziecie jeść jak ja. A dzisiaj będę spała tam na trawce z widokiem na całe miasto i zamek. Dzień dobry! Cześć, rozkładać się z tym namiotem, śpisz ile chcesz. 4 godziny czekamy na ciebie na górze. Ja będę spała, bo zimno. Zimno ci było? Nocy? Było mi zajebiście ciepło. Żartujesz? No, ani razu się nie obudziłam z zimno. Jezu, ja marznę przynajmniej. To on nie spali w pokoju! Nie wiem co, ale ja nie miałem ogrzewanego materaca, to wiem, nie? No, za co ja kurwa miałam? Za to ty miałam. Ale serio, nie było ci zimno? Nie. W ogóle? W ogóle. Nie trzęsłaś się? Nie. A to ja wręcz przeciwnie. No jo! Nie muszę tego słowa. Nic tak. Naprawdę denerwuję. Naprawdę komuś coś powiesz i powiesz, byś chciała powiedzieć strasznie tak. Na przykład, żeby cię wzięła, ty powiesz jo. On pojedzie, ale serio. Ej, bo chodzi o to, że ja zawsze na tak mówię jo, a jo w Albanii znaczy nie. I zawsze ludzie są tacy zdezorientowani. Powodzenia. Ja mówię jo. Jo to jest moje tak i to jest tak, ale oni mają tak jako nie, a nie jako tak. I powodzenie w łapaniu stopa. On pyta się, jedziesz na stopa? Jo. Popatrzcie, jakie mają tutaj doniczki w ogóle. A to mój widok z tarasu. Tam jest zamek, ale za
czasów bodajże postkomunistycznych był już więzieniem. Ogólnie to powiedz mi, jak to robisz, że każdego dnia startujesz z taką energią i uśmiechem i w ogóle. Bo moc, energia, endorfina. Bo podróżuję sama. Może być. Jak ktoś poje te koty z wczoraj i dobroć serca ugotowany makaron, to nie zjadły. Ale właśnie no, się śmiejemy, bo osuchy naprawdę się napierdzielały i chciały szamać. O kurde, mój papierek po kawie. To wyrzucę. Pranie mi schnie tak w ogóle. Już wam mówię. Zabijać, co oni w kamieniu robią? Tu są moje bluzki, a tam moja bielizna. Edy, dwie kiszak tu, pertepiotr nese ajomu ta fliny kalaj. Flikio? Po. Se na dziurka ser nuka princes, a po jo. Ja. Jo. A jo. Po to bej princes, po to... Po. A mon to bej? Po. Wertet? Po. Możesz być księżniczką. Chciałabym powiedzieć, bek pek popek. Bek pek. Twój czas się skończył. Ciebie nie uznali, nie? Twój czas się skończył. Dziękuję bardzo. Dobiegło. Właśnie obaliła panowanie popka. Tak. No, to jest? To jest princeso? Zostańcie, zróbcie wam zdjęcie. Jak to się stanie, że ona będzie księżniczką? Ja mówię, no... Ona że, już jest! Że będzie spała na zamku, nie? I co? Jutro na rano już będzie księżniczką? I zdjęcie nam zrobię, dawaj. Ta by mnie chodzą, zobacz. Z księżniczką! A nie, bo ma cello velo. To nie się odwróci. Cello velo? Cello velo ma na imię. Ja z księżniczką Albanii. Samozwańcz oczywiście. Nie on zrobił z takiego kamienia to. A tam jest u góry jego tata. Father, możesz po angielsku zmieniać normalnie, ja zostawiam. So you're speaking this? A little bit. Yeah. Father, ja, here. Oh my god, your father, yeah? Okay, so basically this place was a family business? Revista Comuniste, business family. His father. Wow. Nie minę ci stawię pesa. Sto. Yeah. Jest kszu brąz. Yes. Oh, okay. Right. Wow. How are you from? Poland. Hola. A więc tu właśnie mamy pana, który sobie pracuje. Dubie w kamieniu i robi dokładnie to tak samo, jak jego tato robił to, kiedy właśnie żył. I tak wygląda właśnie tradycyjna praca. Tutaj pracuje jego ojciec i tutaj pracuje też on. Tymi narzędziami. Pracował jego ojciec i on po nim je przejął. I tymi narzędziami wszystko szybciej idzie. Okej. Farim derit. Guten bar. Jola, Natirona, nie ma Jole, ale zobacz tutaj, mamy studnie w suwenirze. Nie wiem, że to jest. Proszę Natię, Sigelowe, Szumir, same trzeba poszeszkę. O, na era to na temy, ty, no kemo suwe. Jo, pan się pyta, czy nadal nie pamiętam tej głębokości? Sawersja jaka. A jo,
17 metrów w głębokości studnia i ją niedawno odkryli. Niedawno odkryli i teraz znowu jest doprowadzana z niej woda, bo wtedy nie działała, a teraz można zobaczyć, że są tutaj poprowadzone rury i normalnie z niej jest wydobywana woda. Ty, no faktycznie. Kadr tym wiecie? 400 lat podobno ma. Okej. Okay. Studnie, nie? I w środku suwerenizm. Kambitet nan metra uj. I 18-19 metrów jest wody. Wow! No to trochę starczy. No, ale byłoby herbat. A zobacz, tu masz takie ukulele, tylko że albańskie. I u mnie albański folklork się to nazywa. Oni tak, o w takich strojach, zobacz. W takich strojach, co nie? No. I oni są tak w górach i tak... tak śpiewałem, serio. A stop, Pan potwierdza. I tak naprawdę, nie wiem, to oni dla nich to jest takie regionalne, takie... Au. Dawaj jeszcze. Żywiec. Masz jeszcze żywca. Ja nie zagon. Dawaj, graj. Oh my god. Masz albańską czapkę, no dajesz. Możesz teraz grać. Na cifteli. Jest super. Kiosz kapele jogurt? To jest jogurt, czyli z tego. Skąd cifteli, a jak to kapele? Se kiosz te jogurt? Nie weryju. Kiosz te weryju. To, bo w cifteli, na cifteli gra się na północy i to jest czapka z północy i masz w tej grać. To jest z południa. Okej. Dobra. Ten zora die. To jest wczoraj die. Zrobione przez niego, a ta jest kilkuletnia. Ocie panie. Dawaj świeżej. To problem to. Ma pusty żołądek. Po kawie lipnej. O. Także właśnie będziemy pili w sklepie. Lubisz takie co? Na zdrowie. Uwielbiam. Bezuar. Mam tu całe wypić? Zmoczu stan dla kultury. Do szacunku. Dobrze, to już a wasza weszła, jo, no piętnej nie. Ja Polak. To nie na raz się pije. Na raz się pije, Bartek mówił tak. To nie na raz się pije. Kto to jest to? Wypił przecież na raz. Kto to jest to? Nie wypił na raz. Okej. Okay. Taka to no, ty jo, na jest też? Ja alkoholiczka jest. Cześć historia. Nie wypiła na raz. Jak Bartek. Kto to jest? Normalnie. Kto to jest? Kusz je ty. A i już dyktatury Albanes. Ede una idea mutum. Kusz donde araki, kusz donde ekshu. Ede i njër. Ale mnie przepaliło. Embushi godne araki, a je mori, a je piju. Aż mi się ciepło zrobiło. Dobra, rzecz, którą robię tradycyjnie. Wysyłanie karteczek. Bo trzeba. Także są gotowe. Papuci Gucci i taki bajer. Polak. Dawid, hajdę. Dawid, gdzie on jest? Wciągnęli go do bramy, pewnie biją. To idziemy go szukać, kawa. Dawid, chodź, Papuci Gucci z biznesu, chodź tutaj. To są do tańca buty, to są ze skóry. Zobacz podeszwę. A zgadnij, ile one mają lat. Kurde, obstawiałam 100. 80. No. To wisze setne kostumy nie poprawię. I jeszcze tam do niego są te stroje. To są południowe stroje regionalne. Jak to się mówi? No regionu. Regionu Dziurogastra. Południowe, tak. Z południa. I do nich się wynosi takie buty i się tańczy i się ruje. We'll be right back.
Jesteśmy w górach, ale co jest bardzo ważne, jeżeli będziecie chcieli kiedykolwiek kempingować sobie w lasach, to musicie bardzo uważać, bo właśnie się dowiedzieliśmy, że jest bardzo dużo dzikich zwierząt. I na przykład są skorpiony, które są bardzo jadowite, to są żółte, czarne, no to będzie źle, ale możesz jeszcze przeżyć. No i bardzo dużo węży i uważać trzeba na skały, małe, na skały duże. I wilki jeszcze pamiętaj. Tak, ale wilki uciekają. Wilki uciekają, ale nie w zimie, bo w zimie mogą zaatakować, bo są głodne. To prawda, ale nie mamy zimy. Bum, Krysom! Jest zajebiście! A tam sobie ogólnie grają w piłkę nożną. Ej, kumacie w ogóle takie boisko mieć w Polsce, gdzie oni tak po prostu po środku niczego sobie grają w nogę. Przecież to jest przepiękne, nie? A jak? Albania. I właśnie dzisiaj oglądamy zachód słońca. Jak tu jest pięknie! Z jaskiniowcem! Tam jeżdżą samoloty, tam macie góry, tam macie zachód słońca, a tam miasto, a tu Jasie ma! Nie uciekaj! Nie uciekaj! Koleżanko! 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 Ho! Ho na wideo! Ho! Zostajesz gwiazdą YouTube'a! Koleżanko! Spierdziela! Ale to będzie sobie wjeżdżał to, a zagrodziłeś mu drogę. Zaparkuj, żeby mu nie... Kurwa, ty cały parking masz, a parkujesz kurwa koło gościa, który będzie składał tu lot.